Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Tori152 i moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Gothic 2 Odyseja. Moi drodzy, widzę, że muzyka w klasztorze gdzieś nam zniknęła. Pozbyłam się trochę rzeczy z ekwipunku, jak widać, mamy dużo kaski. Także tak to wygląda. Sprzedałam Ugoraxa, którego teraz na razie tutaj nie ma, ale to nic. Widzę, że skoro go tutaj nie ma, to możemy sobie stąd zabrać rzeczy. Tak naprawdę. I co? I będę chciała zacząć może od rozmowy z Sarandrilem. Ojejku. Tylko on nam i tak nie powie raczej nic odkrywczego, także wiadomo jak to jest z tym wszystkim. Dobra. Tutaj mamy Parlana, który też nie chce nam nic powiedzieć, więc niech będzie, że nie. Jak widzicie, dodali sobie tutaj winorośla w tym miejscu. Ciekawie. Myślę, że muzyka wróci, jak się tylko przeteleportuje z tego miejsca. Na razie nie mam za bardzo ochoty gadać z ludźmi, bo mamy sporo zadań, które wypadałoby dokończyć, a i tak później ci NPC nam dadzą te questy. Więc póki mamy co robić, to porozmawiajmy z Salandrilem na sam początek. Witaj. Ty jesteś kupiec Salandril. Tak, to ja. Co tu porabiasz? Nie twoja sprawa. I w ogóle nie mam ochoty do rozmowy. Po prostu zostaw mnie w spokoju. Znasz niejakiego Berengara? Być może. Dlaczego pytasz? Dlatego, że go szukam. Więc znasz go, czy nie? No dobrze. Tak, znam go. Ale już dawno go nie widziałem. Napisał mi tylko list. Ale to było kilka tygodni temu. Masz ten list przy sobie? Nie, jest w moim domu. Ale dlaczego pytasz? Chciałbym go zobaczyć. Po co? Tam nie ma nic ciekawego dla ciebie. A może jednak? Nic z tego. Berengar napisał list do mnie, więc jego zawartość to nie twoja sprawa. Nie byłbym w stanie dostać listu tak długo, jak orkowie są w mieście. Okej, kluczyk się na pewno nam przyda. Chciałbym o coś zapytać. Nie teraz. Zostaw mnie w spokoju. Dobra, czyli to by było na tyle. Nie mam niestety runy teleportacyjnej do klasztoru i nie dostanę jej bodajże jak na razie i tak. Więc możemy stąd w sumie wybywać. Mamy zadanie przy farmie Onara do oddania. Więc może byśmy się tym zajęli w sumie. Stara piramida... Zaraz, farma Orla... Nie Orlana. Co ja mówię? Przy farmie Akila. Farma Akila najbliżej. No to chyba latarnia morska i przez teleport, no nie? Tak mi się wydaje, że to jest najlepsza, najkrótsza droga. Oddamy to zadanko i w sumie trzeba by było... A co my tu mamy za roślinkę? Rdest polny. Trzeba by było iść chyba na nowe tereny, nie? Tak mi się wydaje przynajmniej. Co ja robię? Już mi się nie opłaca przecież używać tego teleportera i się wracać. Możemy iść przecież tędy od razu do Akila. Aha, tam mi orków pokazuje. Dobra. Ja się dzisiaj gubię, nie wiem o co chodzi. Może dlatego, że dopiero się rozgrzewam. Zaczynam nagrywanie, czy coś w tym stylu. Ci orkowie na moście bardzo mnie irytują, ale nie wiem jak się ich pozbyć. Widzę, że tutaj Egil już jest też na miejscu, więc Akil powinien być zadowolony. Egil i Enim wrócą na farmę. To wspaniała nowina. Niestety, nie mam złota, aby ci się odwdzięczyć. Bardzo mi przykro. Dobra, wiemy, że wszystko w porządku, raczej więc nie ma co się pytać. Wypadałoby się udać na nowe tereny. Za farmą Lobarta był nowy teren. Myślę, że możemy zacząć od niego. Tak naprawdę. Tylko żeby teraz tam szybko się dostać, no to musimy iść, wiadomo, tak jak już żeśmy kiedyś szli. No niestety teleportów bliżej nie ma. Moglibyśmy iść do wieży Xardasa, ale na razie lepiej tam nie iść, bo tam jest też wątek fabularny związany z tymi czarnymi magami,
A póki nie mam dostępu do Korinis, i orkowie mnie tam nie biją, bo jak się domyślacie, będziemy mogli tam wejść, no to jednak wolałabym może nie kombinować i na razie tam jednak nie wchodzić. Jestem w stanie tędy się wespnąć, powinnam być. Albo nie? Na pewno nie tędy. Ale tu powinno się udać. Tak jest. Dobra. No to jak widać jesteśmy. No, przed nami nowe tereny. Jestem ciekawa, co tam znajdziemy, bo szczerze nie pamiętam, który nowy teren oferuje co. Tu widzę, że nie zebrałam sobie motyki. Ale tak, najpierw za farmą Lobarta, czyli tutaj się dało wejść na górę. Potrzebujemy języków ognistych jaszczurów. Szukamy też czarnej perły. To będzie trudne, podejrzewam. Bo niestety nie wiem, gdzie jest czarna perła. Co tam się stało? Krwiopijca się spierdzieliła na dół. Okej, no niech będzie. Nie przeszkadza mi to. Jak chciała, to sobie spadła. No i o to miejsce właśnie mi chodziło. Nie pamiętam niestety, co tutaj żyje w tym przybytku, w tym lesie. Tam na dole też może być coś ciekawego. Pytanie, czy tam zejdziemy klasycznie, czy nie? Okej, tutaj mamy grupę z goblinami. Sporo goblinów. Dobra, trzeba ostrożnie, bo wiadomo, jak to jest z tymi goblinami. Jak mnie oblezą, to nie będzie dobrze. Ten wódz chyba jeszcze nie padł, bo mi się uchybił. Albo nie, dobra, chyba jednak już go nie ma z nami. Wbiliśmy też nowy poziom, dlatego też chciałam się przejść, bo wiedziałam, że mamy niedaleko do nowego poziomu. Czy ja mogę z tego goblina zebrać rzeczy? Mogę. Cudownie. Powiem wam, że chyba tutaj nie byłam w ogóle. Bo nie pamiętam, żebym biła gdzieś gobliny, więc chyba to było jedyne miejsce, gdzie mnie nie było. Jak sobie prywatnie grałam. Znaczy się, dobra, to nie jest jedyne miejsce, bo tych miejsc jest parę, ale to jest takie jedno z tych, które najbardziej pamiętam, że na pewno mnie nie było. Kto wie, może tutaj będą tylko same gobliny? Nie wiem. Bo nie pamiętam. Nie mamy też mapy. A zresztą, nawet jakbyśmy mieli. A to te zarażone szczurska, o Boże. Niedobrze. Tu widzę, że połowy roślin nie mogę zebrać. To jest trochę dziwne, bo leżą sobie pod teksturami. Tutaj mamy jakiś duży lasek. Pytanie, jak teraz się tutaj poruszać, żeby się nie zgubić? Możemy na razie iść wzdłuż tego jakby wybrzeża takiego. Chyba. Dobra, tu widzę, że jest ślepy zaułek, więc to już jest dobry znak. Tam można wejść wyżej po jakieś itemy. Tam jest jakaś jaskinia, pokazuje mi chrząszcza. A tu jest w sumie jakieś obozowisko. Okej, skały krystaliczne. No, jest szansa, że gdzieś czarną perłę znajdę. To ten szczur znowu. Dobra, na szczęście go złapałam na taki stopień zasięgu, że nic mi nie był w stanie zrobić. Nie zaznacza mi nic niestety. Trzeba tutaj sadzić sejwy, bo
Może być bez tego krucho. Kurde, nie wiem, czy najpierw się cofnąć, czy iść tutaj głębiej. To jest tak zalesiały ten teren, że nic nie widać. O nie, to te drzewce wabi... O kurde! Przysiadłem mu drzewcowi, to ja nawet nie potrzebuję broni obuchowej. Dobrze, fajnie. Tak, to są nowi przeciwnicy. Jest ich tutaj od cholery w tym miejscu, tak w ogóle. Jakby się ktoś zastanawiał. Pytanie tylko, w którą stronę się najpierw udać. Jest szczur, wolałabym go załatwić z dala od siebie. Kawałek drewna, tam jest ich chyba więcej, podejrzewam. Ale tutaj coś jest. Nabazgrana notatka. To nie brzmi dobrze. Odpadam. Zawsze uważałem, że Górnicza Dolina była najniebezpieczniejszym miejscem na tej wyspie, ale tu też nie czuję się zbyt komfortowo. Sporo dzikich zwierząt i parszywych typów, którzy są bardziej agresywni, jakby mieli coś do ukrycia. Wolałbym znaleźć spokojniejsze miejsce, Gilbert. Tak, no Gilberta spotkamy. Tutaj ileś, jakoś dużo czarów leży. No nie wiem, nie podoba mi się bardzo to miejsce. Okej, leczenie lekkich ran. Kostur sędziego. Jakie on ma obrażenia? Słabe. Aha, krzypica trująca? Niezwykła, dobra. To może być. Dobra, są grzybki. Tam jest chyba więcej krwiopis, podejrzewam. Serafis rosnący na drzewie to raczej nie jest nic naturalnego. O nie, ta jedna była trująca, niedobrze. Kurde, pytanie, w którą stronę się udać? Czy tam jest zamknięty? No nie wygląda na zamknięty teren. Bardziej tamten bym powiedział, że jest zamknięty. Ale znajdziecie pewnie żaden nie jest zamknięty. Prawie zdeptałam chrząszcza i to nie jednego. Dobra, ale tu jest jakiś przesmyk. Zobaczmy, czy to jest drzewiec. Silny ścierwojad. Nie, to nie jest drzewiec. Kurde, dobra. Bo widzę, że zaczyna się robić ciekawie. Nie, to są tylko ścierwojady. Wierzcie mi lub nie, ale to miejsce nawet dla mnie jest nowe. Pełno tych zarażonych szczurów. Ja nie wiem, co one mają manifestować. O, jest ognisty jaszczur, dobra. To już lepiej. Tam jest więcej ścierwojadów. Szczerze mówiąc, nie za bardzo wiem, gdzie jestem. No, serio. Ale dostałam od tego szczura bardzo dużo. Kiedy zarażony szczur jest większym zagrożeniem niż ognista jaszczurka, to jest akurat głupie. O, tu jest jakaś jaskinia. Też przy okazji. Nawet wam nie pokażę, kurde, gdzie to jest na mapie, bo nie mamy mapy Korinis. Ale nawet jakbyśmy mieli, to i tak... tam coś jest na górze. To i tak mapa nie jest uzupełniona o te tereny nowe.
Także podejrzewam, że niewiele by to nam dało. Okej, tam... Słyszeliście to? Tak jakby ktoś komuś wpierdzielił przez chwilę. Było słychać. Okej. To jest pewnie jakieś miejsce bandytów, bo są drzwi zamknięte pewnie. Znaczy nawet jeżeli nie są... Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Okej, czyli tu nie wejdziemy na razie. A nie mam jeszcze jakiejś nowej notatki albo czegoś, by mi się coś tu jeszcze świeciło wcześniej na zielono. Aha, pierścień szybkości. Nie, to żeśmy czytali czwórkę. Nie, to mi się chyba wydawało. Okej, czyli tam nie wejdę na razie, dobra. Przynajmniej wiemy, że są jakieś miejsca niedostępne dla nas. Ciekawe, jak tam na górę wejść. Tam jest pewnie jakaś stała roślina, bo to tak wygląda. Dobra, są ścierwojady. Ścierwojady mi nie zrobią krzywdy akurat. Jest borsuk też. I to widzę, że nie jeden. Uważam, że na wielki plus jest to, że można drzewce bić z normalnej broni, bo jakbym miała nagle teraz zmieniać broń, to by nie było fajnie. Okej, borsuczki się na mnie rzuciły wszystkie. Dobra. Ale skóra z borsuków się przyda. Trzeba się nauczyć, moi drodzy, garbowania skór. I jeżeli już uda mi się wbić tego kryta, co go potrzebuję, to zaczniemy inwestować w inne rzeczy. Mianowicie... w ten. Okej, już wiem chyba, jak dostać się na górę. To dobrze. Zaczniemy sobie inwestować w rzeczy typowe do kowalstwa, czyli tam złotnictwa się trzeba będzie nauczyć i tego typu rzeczy. Ponieważ to się nam przyda akurat bardzo do tego. Jejku. No, będziemy mogli dzięki temu sobie wzmacniać na przykład pancerze, więc to jest, myślę, bardzo przydatna umiejętność. Okej, tam można zejść na dół. No, nie podoba mi się trochę ten teren, bo widzę, że jest dużo miejsc, gdzie mnie jeszcze nie było. Dobra, jak bardzo biją? Po 15 czy po piątaka? Nie wiem. Ale wiem, że krycik się nam na pewno przyda, bo jest słabo. Moi drodzy, ja mam teraz maratony nagrywania. Dosłownie, więc nie czytam za bardzo od was jakichś porad czy czegoś w tym stylu, bo mam naprawdę fazę na nagrywanie. Więc po prostu się na tym skupiam i sobie nagrywam. Okej, coś mi tu zamruczało. Tam na górę też wejdę, nie bójcie się, że nie. Wejdziemy sobie wszędzie. Okej, bo to już drugi borsuk, który jest tam na dole. Będzie trafione? Nie wiem, chyba... Okej, tamtego trafiłam. No, wypadałoby tam zejść.
Spokojnie, zaraz mi tylko będą borsuki spadać na głowę. Co my tu mamy? A to kości goblinie. Myślałam, że to skóry. Tam też jest jakiś teren. Kurczę, tu jest tyle miejsc. Jak tutaj w ogóle się poruszać po tym miejscu? To jest istna masakra. Znaczy, mam nadzieję, że gdzieś tutaj po prostu będzie zamknięty teren, bo dzięki temu będziemy mogli się, wiecie, wrócić i iść inną drogą. Nie, to cholerstwo znowu. Te szczury są najgorsze chyba. Tam jest coś za ścianą, nie dostanę się tam. Zobaczmy, jak będzie szczur. Niestety nie widzę. Ale dobrze, że mamy przyspieszenie czasu, jak chodzimy, i że mamy lokatora, bo bez tego by było naprawdę ciężko tutaj się poruszać. To jest szczur? Nie, borsuk. Tutaj jakieś rzeczy kolejne. Wiecie, liczę też na rośliny stałe, ale jak na razie chyba nie znalazłam żadnej. Tu się będzie dało wejść, tak jest. Okej, tu nic więcej takiego stałego już nie było. Ale tu się jeszcze dało wejść. Po tym kamieniu, tylko chyba nie od tej strony. Bardziej nas te kanciaste miejsca interesują. Tylko nie w ten sposób. No ja wiem, że dasz radę tam wejść. Korzeń leczniczy, korzeń leczniczy. Korzonek kolejny. Aha, tu były tylko połacie takich korzonków leczniczych, poważnie, i to wszystko było po to. Ale bez sensu. O nie, tam jest świerszczowa pokrzywa, jak ja tam wlezę. No nie, no kurczę, dlaczego one są w takich miejscach poukrywane, głupich, że tam się wchodzić nie da normalnie. Ani z tamtej strony, ani z tej, ani tam. Kuźwa, co ja latać mam się nauczyć? O! To jest trochę śmieszne, ale właśnie tak chyba powinnam tam wchodzić, bagując grę. Tutaj coś jest. No i to jest po wszystkim. Dobra. Tutaj powinno się dać wejść tędy. Cholera jasna, a jakby tak... Widzicie, bo mi podświetla, ale niestety nie mogę zaznaczyć. Szkoda. Bo no niestety nie wiem, jak tam wejść. Teraz nawet tu mi nie chce wskoczyć tędy, dobra. Przydałaby się telekineza chyba. Dobra, będziemy mieli na uwadze, że tu jest świerszczówka. Na razie stąd idę. Już 25 minut się bujamy po tym lesie. Przynajmniej tą jedną część żeśmy już zbadali. Tu jest rzecz chyba, tak jest, pod drzewem. Tutaj wydaje mi się, że już chyba się ten teren faktycznie zamyka, chyba że tam dalej można jeszcze poszaleć i połazić, ale... No nie wiem. Przeciwników nie widzę.
Jest jakieś ognisko. Kuferek. Prawo, nie. Lewo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo. Złoty pierścień i 125 sztuk złota. No dobra. Ognisty ko... Ta, nie masz przeciwników. Teren się kończy. Ja się powinnam ugryźć w język jednak czasami. Tu jest więcej przeciwników, niż bym mogła pomyśleć sobie nawet o tym. Szczur? Tak jest. No, dobra, udało się przynajmniej. Tam też pewnie szczury. Nie, polne bestie. To ci... Zaraz, co? Tego się akurat nie spodziewałam. Więcej polnych bestii. Ale fajnie. Dobrze, że to nie szczury, bo bym była bardzo zdenerwowana. Tam mogą być szczury. Dobra, wiecie co? Użyjmy sobie leczenia. I zobaczmy, co my tutaj mamy w tym lesie dalej. Na bank szczury. Nie, wilki. Bardzo dużo wilków. Dobra, reszta się na razie nie rzuciła na nas. Jezus, ile tutaj jeszcze jest tego terenu? No, bijesz tego wilka. Ja jestem ciekawa, czy po prostu zrobimy kółko, czy to tak nie działa. Tu mi jakieś miga rzeczy w tym. Wiecie co, może tak być, że robimy kółeczko jedno wielkie. Ale może też tak być, że nie. Czy wiecie, i tak byśmy musieli na te nowe tereny się udać. Bo... Bo, że tak powiem, nie ma innej możliwości, żeby chyba się pozbyć. Żeby mieć ostateczną liczbę jakby tych języków, tych ognistych jaszczurów, więc to jest forma takiego zwiedzania, tak jakby w poszukiwaniu, no nie? Okej, to już wygląda jak zamknięty teren, przynajmniej w tym miejscu. Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. A ja jestem w jakimś naprawdę dziwnym miejscu, bo nie mogę pootwierać nawet tych rzeczy. I to mnie bardzo interesuje, dlaczego. Dobra. Tu nie powinni być przeciwnicy? Powinni być, są. Dobrze, no, jak widzicie, tak dzisiaj będziemy błądzić, ale te nowe tereny, one są całkiem... Ciekawe, to jest szczur czy drzewiec, bo tam tyle... Okej, dziki. Okej. Mogą być i dziki. Zobaczymy, czy to jest tak, że właśnie tak jak ja myślę. Wiecie, co może być tam w tej jaskini? Gdzie nie mogliśmy się, że tak powiem, jakby dostać, bo były te drzwi zamknięte? To mogą być.
jacyś przemytnicy albo coś w tym stylu. Dlatego też, że podobno tutaj na Korinis jest coś takiego jak przemytnicy. Bij tego szczura, ja cię proszę. Dobra, krwiopijce to zaraz załatwimy. No proszę cię, bo ja nie chcę dostać damage'u. Dobra, zwykłą to mogę bić normalnie. Ale widzicie, jak się nam exp sypie dosłownie po kieszeniach? Ej, powiem wam, że chyba zrobiliśmy jedno wielkie kółko, tak coś czuję. Ale to się okaże. Ale jeżeli tak, to fajnie, bo cały ten teren będziemy mieli już wyczyszczony. Z wyjątkiem tylko tych rzeczy, które są pozamykane. Tak to wygląda, że zatoczyliśmy koło. Jak najbardziej. Dobrze, no to fajnie. Czyli zebraliśmy wszystko, co się dało. Tu jest coś niestety pod tym. Tędy się nie da wejść normalnie, chyba że bokiem. Nie. Dobra, czyli tutaj byliśmy prawdopodobnie wszędzie. Czy jakieś jeszcze nowe tereny dzisiaj będziemy odwiedzać? Ciężko mi powiedzieć. Jest ich jeszcze parę. Więc można by było iść też na inne miejsca. Jeszcze tam na dół można się dostać, tylko pytanie. Jak? Tu jest woda, tam mamy Korinis, więc... No nie wiem, tu nam ta jedna krwiopijca wpadła na dół. Znaczy ja wiem, jak tam zejść. W sumie, jeżeli mamy zwój przemiany w krwiopijce, to można by się tam było ześlizgnąć na dół. Za jej pomocą. A mam takowy. Także warto spróbować. Nie powinno nam się nic stać. O nie, teraz to aż za nisko spadłam. Szlak. Tędy nie wejdziemy pewnie teraz, jak się odczaruje. Dobra, to się wczytajmy i spadniemy tak, żeby tam prosto wpaść. Wzdłuż skał. Bo tam może być coś też fajnego, ciekawego. Tylko tak, może żeby tam lepiej jakoś tak... logiczniej. Czy ja sobie zapisałam ten zwój pod którymś tym, bo go nie widzę? Nie. To jeszcze raz zapis. Siódemeczka i lecimy. Okej, perfekcyjnie. Zarażony szczur. To jak najdalej od tego szczura jak na razie. Jak się odczarowywało, bo nie mogę się odczarować? Halo? Okej, mogę. Dobra. Zróbmy sobie zapis, bo nie mam zamiaru tutaj potem kolejny raz wpadać i zbierać rzeczy. Dobra, najpierw tego szczura. Okej, szczur załatwiony. Tam będzie jeszcze kolejny, ale to za chwilkę. Chyba szczur. Podejrzewam, że szczur, no bo co by innego. Czy warto było tu zejść? Nie wiem. Nie wydaje mi się. Ale exp to exp. Zresztą ta gra mnie nauczyła, że jednak mimo wszystko zawsze warto do takich miejsc zejść i sobie po prostu zobaczyć, przekonać się na własne oczy, czy coś jest, czy nie ma. Szczególnie, że ten teren wydaje się być całkiem duży.
Mam tylko problemy z obracaniem się tutaj, z tego co widzę przez te drzewa. No i tu już mamy ślepy zaułek, więc wracamy stąd. Pytanie, gdzie by się teraz udać? Dalej szukamy tych innych rzeczy, prawda? Gdzie by można było znaleźć czarną perłę? Bardzo dobre pytanie. Jest tutaj bardzo dużo miejsc, które warto odwiedzić. Nowe tereny też mieliśmy przy piramidzie, ale tam bym wolała chyba nie leźć. Bo tam będą przeciwnicy, którzy są dużo mocniejsi. Moglibyśmy iść w stronę... To z latarni morskiej by było blisko. Widzieliśmy tam to zejście. No teraz tak naprawdę zostaje nam tylko się szlajać, ewentualnie rozmawiać z ludźmi. Więc może udajmy się na północ Korinis. Bo tutaj jeszcze nie pogadałam z połową osób. Okej, nie wiem dlaczego. Dobra, mogę się już ruszać na boki. No i znowu nie mogę. Nie wiem, czy mi myszka mi szwankuje, czy jak. No chyba nie. Albo i tak, bo nie mogę się naprawdę obracać. Dziwne. Lucy, Wirt. Z kim my mamy tutaj do pogadania? Akurat jest taka godzina, że wszyscy tutaj widzę, że są. Z Grimbaldem rozmawiałam. On chyba nie mógł mnie niestety nauczyć skradania się, aby mi się bardzo przydało. Niestety. No ale zobaczmy, czy ktoś jeszcze może mnie czegoś ewentualnie nauczyć. Tutaj sami robotnicy, obywatelki, matka Bosper. A Bosper mnie... Nie, matka nie chce. Bosper mnie nie nauczy. Garbowanie. Wiecie, kto by mnie nauczył? Tylko nie wiem, czy on tutaj jest. Bartok umiał się skradać, prawda? Chyba tak było. Witaj. Zostaw mnie w spokoju. Z nikim nie chcę teraz rozmawiać. Czy coś cię dręczy? Nie, w porządku. Po prostu stoisz przed niebezpiecznym przestępcą. Ludzie mówią różne. Czy to żart? Słuchaj, nie mam teraz ochoty do żartów. Więc cóż takiego nawywijałeś? Właśnie nic. I w tym cała sprawa. Jakże to? Nie chcę o tym słuchać. Najpierw mówisz, że jesteś niebezpiecznym przestępcą, a potem twierdzisz, że nic nie zrobiłeś. Coś tu się nie zgadza. To bardzo proste. Zostałem ukarany za przestępstwo, które popełnił ktoś inny. Nie jestem złodziejem, a ten Gebrant nim jest. Co właściwie się stało? Widziałem, jak Gebrant wynosił szkatułkę z w domu Lechmara. Dogoniłem go i zagroziłem, że o wszystkim zamelduję lordowi Andre. Ale tylko się roześmiał i odpowiedział, że jeszcze zobaczę, czym to wszystko dla mnie się skończy. I co było potem? Następnego ranka, u progu mojego domu zjawiło się kilku strażników. Powiedzieli, że ukradłem Lechmarowi szkatułkę i to wszystko miał widzieć Gebrant. Rozumiem. Gebrant wszystko przekręcił. Przypuszczam, że także podrzucił ci tę szkatułkę. Tak było. Strażnicy zaczęli przeszukiwać mój dom i od razu ją znaleźli. No, wszystko. Powlekli mnie do lorda Andre. Próbowałem protestować i wyjaśniać, że jestem niewinny, ale ten nie uwierzył w ani jedne moje słowo i kazał mnie wrzucić do lochu. A jak to się stało, że zostałeś wygnany? Czy to ma coś wspólnego z atakiem orków? Tak. Kiedy orkowie zaatakowali miasto, lord Andre kazał wypuścić więźniów, ale oznajmił, że od tej pory wszyscy są wygnańcami. No i ja także. Razem z pozostałymi mieszkańcami miasta, udało mi się tu uciec, ale nie spocznę, dopóki moja niewinność nie zostanie udowodniona. Nie mógłbyś pogadać z lordem Andre. Przecież jesteś żołnierzem króla. Być może uda ci się go przekonać, aby uchylił ten wyrok. Nie prościej udowodnić, że Gebrant we wszystkim jest winny. To przecież oczywiste. Jak? Byłem jedynym świadkiem, który widział to zdarzenie. No dobrze, porozmawiam z lordem Andre. Nie sądzę, że wszystko pójdzie dobrze, ale przynajmniej mogę spróbować. Dziękuję ci. Dobra. Tu jest Lemar, ale na razie nie ma co też z nim gadać na temat tej sprawy. Bardziej też mi zależało na tych ludziach, żeby ich też pookradać przy okazji. Także to wiecie. Jak teraz będziesz zarabiał na życie? Nie wiem. Piwa już nie będę mógł sprzedawać. A dlaczego? To przecież oczywiste. Bardzo śmieszne. Powiedz mi z łaski swojej, kto mi je będzie dostarczał do tej głuszy.
Może orkowie. Okej, stary. Wiadomka, Lucy, siema. Dość prosta, kradzież, jakie to jest piękne. Witaj. Z nikim nie rozmawiam. Okej, to sobie nie rozmawiaj. Brian, czy ja znajdę tutaj kogoś takiego jak na przykład Bartok? Bardzo bym się ucieszyła, jakby tu był. Jest Torben. Hej, ty. No nie wiem, zobaczymy. Witam, ja. Nie interesuje mnie to, kim jesteś. Wynoś się stąd. No dobra, no to nie. Torben, cokolwiek powiesz, wątpię. Witaj. Jak wygląda sytuacja? Wielu obawia się napaści orków. Coś jeszcze. Sam wykonuję zamki. Przynajmniej mogę być pewny, że robione przeze mnie kufry są dość solidnie zabezpieczone. No uznajmy, że masz rację, bo bez jakby kradzież i te sprawy. Dobra, Lemar się widzę, że przemieszcza. Ignaz, obywatelka, obywatel, obywatel. Z Ignazem warto pogadać, on da nam zadanie. Także weźmy je od niego. Hej, jak leci? Dobrze. Dzięki. Jeśli potrzebujesz zwojów, kup je ode mnie. Zapomniałam, że on handluje. Pokaż mi swoje towary. Masz miksturki, ale nic stałego nie masz. Czarny proch. Do produkcji wybuchowych pocisków. Przemiana w pełzacza wojownika. Przemiana w orka. Czy wy widzicie wymaganą manę? Wymagana mana 100. Tak, ogry też tutaj są. Wiecie, co musimy zrobić? Ej, czekaj, myślę, że się nadasz. Szukam asystenta do eksperymentu. Chciałbyś wyświadczyć nauce przysługę. Spokojnie. Najpierw powiedz mi, o co chodzi. Chcę zrobić miksturę, która leczy zatrucia i choroby. Interesujące. Mów dalej. Czytałem w pewnej starej książce, że taki eliksir jest wykonalny, gdy połączy się pewne trzy substancje. Potrzebuję wydzieliny z żądła krwiopijcy, świerszczowej pokrzywy, a do tego słonecznego alosu. Niestety, nie mam pojęcia, jak zdobyć te rzeczy. Dlatego chciałem cię prosić, żebyś ich dla mnie poszukał. Byłbym gotów zapłacić 100 sztuk złota. Co ty na to? Zgoda. Świetnie. Dobra, a co on powiedział, że chce? Bo się nie skupiłam. Świerszczowa pokrzywa, słoneczny aloes i wydzielina z żądła. Wydzielina... Wydzielina z żądła. Nie podoba mi się bardzo to stwierdzenie, bo to tak jakbym miała umieć wydobywać wydzielinę, a chyba nie umiem. Tego akurat nie wiem. Nic się w związku z tym nie zmieni. Witam, ja. Kolejnym biednym draniem, który nie może sobie poradzić. Wszystko w porządku. Rozejrzyj się wokoło. Wtedy sam sobie odpowiesz. Co wiesz o orkach? Powiedzieć. Ty chyba żartujesz. Mogę ci pokazać niektórych z nich. Wtedy będziesz mógł ich sam zapytać. Nie przepadasz za nim, co? Tak, cholera, jestem twardziel. Inaczej nigdy nie mógłbym tak dobrze walczyć o swoje życie. A ty kim w ogóle jesteś? Nazywam się Roland. Doskonale. Jestem Kantar. Wcześniej byłem kupcem. Teraz zostałem zmuszony wszystko rzucić z powodu tych przeklętych orków. Nie chcę o tym słuchać. Nie mam pojęcia, co dalej robić. Głowa do góry. Wszystko będzie dobrze. Oszczędź mi takiej gadki. Już nie mogę tego słuchać. No dobra. Czy z kimś jeszcze nie pogadałam? Z Brianem na pewno. No niedobrze, bo nie wiem, kto by mnie nauczył. Witam. Kim jesteś? Nazywam się Brian. Jestem uczniem mistrza Herady. Co masz na sprzedaż? Mógłbym ci sprzedać surową stal. Pokaż mi swoje towary. Okej, standardzik. Coś jeszcze. Jeszcze pamiętam, jaki był cyrk, kiedy przyjmowano na ucznia do Herady. Każdy włóczęga mógł zostać uczniem. Sam chcę decydować, kogo przyjąć na ucznia, a kogo nie. Dobra, mordo, bo my tu jeszcze mamy ludzi. Jest jeszcze Edda, która robiła zupę.
Tu jest Cardiff. Witam. Zobaczymy, jak on się trzyma. Jak sprawy? Ty mnie na poważnie o to pytasz. Bo niby co? Orkowie zdobyli Khorinis, wszyscy mieszkańcy miasta uciekli i nie ma pewności, czy to przetrwamy. A ty mnie pytasz, jak sprawy? Masz parszywe poczucie humoru. No dobra, mordo, no nie obrażaj się. Wiecie, gdzie może być Bartok? Ewentualnie kto może mnie nauczyć skradania? Może Wilk by chciał. Sara i Mike. Nie wiem, kim jest Mike. Witaj. Ale warto tych ludzi okraść i wziąć od nich jakieś questy. Co teraz będziesz robić? Nie wiem. Dopóki orkowie są w mieście, chyba tutaj zostanę. Dobra, Sara. Witaj. Ach, te kradzieże są piękne. Witaj, Rolandzie. W samą porę przyszedłeś, ponieważ... Głowa do góry. Wszystko będzie dobrze. Wszystko w porządku. Ach, dziękuję, Rolandzie. Nie mam na co narzekać. Witam. Witaj. Zostaw mnie w spokoju. O, nie mogę cię okraść? Witaj. Zostaw. Dobra, czyli to nie ten moment. Tu są jeszcze ludzie. Jest Truman, Abuin i tam jeszcze jest Nagur i Rengaru. To jest do zrobienia. Hej, ty. Witaj. Zabieraj się stąd. Aha, dobra. Dziwne. Wydaje mi się, że już się kiedyś spotkaliśmy, wędrowcze. Cóż. Wielkie tajemnice naszego świata. Och, proszę, wybacz mi, synu cierpliwości, nawet cię nie pozdrowiłem. Witaj, mój przyjacielu. Będzie trudno. Kim jesteś? Nazywam się Abain ibn Jadir ibn Omar Khalid bin Hadi al-Sharidi. Jestem prorokiem i wróżbitą, astrologiem i handlarzem tytoniem. Poczekaj, jak? To było trochę za szybko. Abain ibn Jadir ibn Omar Khalid bin Hadi al-Sharidi, o synu krótkich myśli. Ale możesz nazywać mnie po prostu Abainem. Ludziom z północy łatwiej to zapamiętać. Możesz mi powróżyć. Jestem na twoje usługi za skromne wynagrodzenie, o ojcze hojności. Ile chcesz? Za jedyne 50 sztuk złota jestem gotów zajrzeć w twoją przyszłość. Pamiętaj jednak, przyszłość jest zawsze niepewna. Wszystko, co mogę zrobić, to uchwycić tylko małe fragmenty przyszłości. Opowiedz mi o mojej przyszłości. Dobrze, poszukiwaczu wiedzy. Wejdę teraz w trans. Jesteś gotowy? Orkowie pilnują wejścia starej kopalni. Górnicza Dolina. Wiele walki, trudna decyzja, wolność albo śmierć, srebrna zbroja. Krypta. Martwi paladyni, powstają z grobów, potężny artefakt i mag, który go szuka. Wybacz, wizja się skończyła. Nic więcej ci nie powiem. Możesz mi powróżyć. Za skromne 100 sztuk złota zaryzykuję spojrzenie w twoją przyszłość. Opowiedz mi o mojej przyszłości. Dobrze, synu odwagi. Wejdę teraz w trans. Jesteś gotowy? Najemnik. On cię będzie potrzebował. Złowrodzy, ale... To wszystko... Jakie zioła proponujesz? Cokolwiek chcesz. Ale mogę polecić ci mój specjalny, pacznący i orzeźwiający tytoń jabłkowy. Wybierz co zechcesz, synu przygody. A masz inny tytoń? Oczywiście. Oferuję tylko najlepszy tytoń. Mieszanka jabłkowa to symfonia mojej ojczyzny, Wysp Południowych. Ale jeśli potrzebujesz czegoś innego, nie ma problemu. Spójrz tylko na moje towary. Pokaż mi swoje towary. Dobra, co masz? Tytoń jabłkowy, tytoń miodowy, skręt z bagiennego ziela, nieoszlifowany szmaragd, topaz, tytoń ziołowy. Masz sen. Wezmę sobie ze dwa. Okej. Mieliśmy kupować tytonie, więc kupię sobie od niego. I tak mamy sporo pieniędzy. Nawet mogłabym kupić ten pieprz.
Dobra, z Trumanem nie mogę gadać. Zostało nam dwóch gości, z czego z Rengaru lepiej na razie nie zaczynać. Może Nagur mi coś powie więcej. Witaj. Człowieku, zostaw mnie w spokoju, dobra. Albo i nie. Pogadajmy sobie z Rengaru jeszcze na koniec. Z nim trzeba ostrożnie, bo może nam uciec i się zabić, więc lepiej uważać. Co tu porabiasz? A co to cię obchodzi? Wynocha. Powinnam wziąć zadanie od Jory spod latarni morskiej. Wiecie, co muszę zrobić, tylko może poza odcinkiem, zeżreć te pieprzone, ciemne grzyby wszystkie. Bo ja mam ich 256, a to by mi dało naprawdę sporo many. Bo aktualnie nie mogę używać deszczu ognia, bo mi potrzeba 150 many do niego. Co jest w ogóle idiotyczne, jak dla mnie, tak z jednej strony. Także trzeba będzie to jakby tutaj zrobić. W ogóle gdzieś mi wpadł jeden sen. Nawet przywołania demona nie mogę użyć, więc musimy trochę dać w manę. A wiadomo, jak to jest z tą maną, no wypadałoby to zrobić jedząc grzyby. Więc może ja sobie zacznę teraz jeszcze pod koniec tego odcinka zżerać na przyspieszeniu. Zobaczymy, ile nam wpadnie many. Moi drodzy, ogólnie rzecz biorąc, to teraz nie mamy za bardzo zadań takich, żeby dało się je jakoś gdzieś wykonać. Odtrutkę moglibyśmy zrobić, natomiast potrzebujemy udać się w jedno miejsce, żeby znaleźć smoczy, nie smocze. Ten, aloes słoneczny. Dobra, 5 many wpadło. Więc to nam trochę czasu zajmie ogólnie. Zobaczymy, jak to będzie. I co? I myślę, że się przejdziemy jeszcze na te inne tereny. Jest jeden, wioska rybacka konkretnie, i tam moglibyśmy się udać. Tam będzie to na expa, bo dosyć będzie jej dużo. Tam jest sporo golemów. Jest szansa na zdobycie też właśnie tego pierścienia prędkości. A my potrzebujemy teraz bardzo dużo punktów, żeby właśnie nauczyć się złotnictwa i nauczyć się tak jakby kowalstwa lepiej, bo wtedy też wzmacnianie pancerzy będziemy mieli normalnie. Garbowanie, czyli idziemy w tego typu rzeczy. Przed wypłynięciem z Korinis warto to zrobić. Warto też poszukać właśnie roślin stałych, wiecie, szczawi, smoczych korzeni i tak dalej. W ogóle widzę, że mam świerszczowe dwie pokrzywy, to dobrze. Tak to więc wygląda, aż nam się zrobiło ciemno, bo ja tak długo jem te grzyby, że naprawdę aż już palca nie czuję, jak klikam. Ale zrobię to przy Was w sumie, bo nie zostało nam tego aż tak dużo. Zastanawiam się jeszcze, bo mamy dużo ludzi, z którymi można pogadać na farmie Onara, ale nie bez powodu tam nie gadam z tymi ludźmi, bo oni nam dadzą questy, z tego co ja pamiętam, dopiero kiedy ruszymy wątek fabularny, bo będziemy musieli zdobyć zaufanie najemników, podobnie jak w podstawowym Gothic 2. I na razie ci najemnicy, jedyne co mogłabym z nimi zrobić, to ich w sumie okraść i jakby przelecieć jakby każdego rozmową. Ale to jest bez sensu. Lepiej tam od razu podejść, jak ruszymy wątek tych zwojów, bo Lord André będzie chciał poprosić właśnie najemników, żeby nam pomogli z odbiciem farmy. No bo jednak ona należy do najemników, a André zależy, żeby to było czyste. Więc zanim to w ogóle zrobimy wszystko, to naprawdę wypadałoby teraz gdzieś powbijać te poziomy. Przy okazji poszukać tych rzeczy, bo brakuje nam dalej czarnej perły. Brakuje nam jednego akwamarynu. Można te rzeczy kupić, ale czy ja chcę je kupować? Czy jest sens je kupować? Może warto teraz się jednak skupić na zwiedzaniu świata i faktycznie patrzenia, jak to wszystko ładnie tutaj wygląda. Tak mi się wydaje. Dobra, nasza mana bardzo ładnie wzrosła. Przypomniało mi się, że bardzo dużo many można było kupić u Telema na Tamorze. Chyba 10 eliksirów miał. Ale to kosztowało wtedy sporo pieniędzy. Dobrze, zeżarłam wszystkie grzyby. Moi drodzy, dzięki Wam serdecznie za oglądanie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, zachęcam Was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Trzymajcie się. Lecę nagrywać dla Was kolejny odcinek, bo mam pasę do nagrywania, chcę, żeby tych odcinków było dużo, żeby były codziennie jeszcze przez dłuższy czas. Miałam wprowadzić kamerkę do odcinków, ale jak zwykle nie mam do tego głowy, więc na razie się tym nie zajmuję. Zajmuję się tym, żeby było na kanale co oglądać, żeby było fajnie, żeby ładnie ta seria poszła, ani że będziemy ją robić przez cały rok, dlatego teraz, kiedy mam więcej wolnego, to po prostu z tego korzystam i to robię, bo nie mam żadnych innych obowiązków. To tak w skrócie, nie zatrzymuję Was już, do kolejnych filmów, cześć!